przygotowani. Michał Serowatka także ze sparingami w Kijowie. Michał, powiedz, w jakiej jesteś przede wszystkim w tej chwili kondycji mentalnej, bo no to, że jesteś przygotowany fizycznie, to wiemy, że nigdy się nie oszczędzasz, że pracujesz. Natomiast no, jak gdzieś układasz sobie to wszystko w głowie? No, wszyscy martwią się o tą moją dyspozycję mentalną. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Co, walka była, walka się skończyła, jest następna. Jestem skoncentrowany, bardzo chcę boksować, także wszystko jest okej. Spodziewasz się lepszego Jackiewicza w sobotę niż podczas tej pierwszej walki? No bardzo możliwe. Podobno bardzo ciężko trenował, także możliwe, że będzie w jeszcze lepszej dyspozycji. A co się zmieni w twoim boksie? I jak ty się zmienisz? No postaram się nie przyjmować tyle ciosów. Rafał. Niech się nie stara za bardzo. Rafał, ty w zasadzie no tutaj nie masz żadnej presji, bo to cały czas zdecydowanie więcej do stracenia ma Michał, który jest zawodnikiem młodszym, mającym swoje cele bardziej perspektywicznym. Ty w zasadzie no od pewnego czasu to bawisz się w boks, ale ta zabawa czasami wychodzi na tyle dobrze, że wygrywasz walki, będąc nawet underdogiem. Nie wyzywajmy w obcych językach. Nie jesteś faworytem. Ja nie mam presji, ja walczę, ciężko trenuję, żeby walczyć, żeby wygrywać. To nie jest tak, że ja sobie jadę. Tak samo jak przed pierwszą walką mówiłem, ja nie przyjeżdżam po pieniądze, tylko przyjeżdżam. Ja naprawdę będę próbował wygrać. Udało się, trafiłem, fajnie. Postaram się znowu to powtórzyć. Czy Jackiewicz z sobotniej nocy będzie lepszy niż podczas tej pierwszej walki w Ełku? No to zależy od Michała tak naprawdę, bo jak mi pozwoli, to tak. Ale rozumiem, że te przygotowania były zdecydowanie inne, poważniejsze niż przed tamtą walką. No tutaj muszę się zgodzić z tobą. Do tamtej walki podchodziłem po trzech kolejnych porażkach. Przygotowywałem się miesiąc. W moim wieku się dłużej nie trenuję. Ale trenowałem ciężko też do tamtej walki. To nie jest tak, że ja się obijałem. Nie, ja trenowałem ciężko, ale trenowałem teraz jeszcze więcej, jeszcze ciężej z myślą, że mam drugą połowę roku i jeszcze ten rok tą pierwszą połowę już zaplanowaną. Choć oczywiście muszę wygrać. A powiedz, jak z wagą? 66,678 to... 66,700 w gaciach. To, no, się uda, czy nie? Zawsze się uda. Są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. U mnie zawsze jest to drugie udo. Czyli się uda. Dziękuję bardzo. Wyczerpujące jak zawsze, Rafał. Jeszcze coś? Jackiewicz? Nie, wystarczy. Dziękuję.